No, dzień dobry, Andrzej Pastuszek, vlog RSC na antenie Boxer. Dzisiaj krótko o Michale Cieślaku, o ostatniej walce, ale też bardziej ogólnie o sytuacji w wadze junior ciężkiej, która ponownie dla nas jest coraz ciekawsza, bo mówiliśmy o tym. Wiemy już wszyscy, że Mateusz Masternak będzie walczył w grudniu o pas WBO z Chrisem Bilamem Smithem, ale oto być może otworzy się kolejna okazja dla Michała Cieślaka, żeby walczyć o pas WBC. Kilka lat temu zapytany, kto z polskich pięściarzy jeszcze będzie mistrzem świata. Właśnie wymieniałem tę dwójkę. Miejmy nadzieję, że Mateusz Masternak, który po wielu, wielu latach przebywania w czołówce dostał wreszcie swoją szansę, ją wykorzysta. No i że tą trzecią szansę wykorzysta Michał Cieślak, bo on też powinien ją dostać jako mistrz Europy. Jest już bardzo blisko pojedynku o ten pas WBC. Oczywiście tam jest również Gilberto Ramirez. Wiemy, że WBC to meksykańska organizacja, ale miejmy nadzieję, że pan Andrzej Wasilewski dopilnuje tego, żeby swoją szansę pierwszy dostał właśnie Michał Cieślak, chociaż właśnie Gilberto Ramirez. Myślę, że on też mimo wszystko jest w zasięgu, chociaż lepsza byłaby walka od razu z nowym mistrzem, czyli z Geworem, czy jak to woli Mikelianem, który bardzo łatwo pokonał Juniora Ilungę Makabu. Także trzymamy kciuki. Trochę powiem o walce Michała Cieślaka z McCarthy. Bardzo mi się podobał w tym pojedynku Michał. Myślę, że to jest najbardziej dojrzały boks Michała z tego, co do tej pory oglądaliśmy. Sporo fajnych elementów, a najważniejsze, że sprawdził się z niezłym przeciwnikiem. Bardzo trudne walki dał obecnemu mistrzowi WBO, Bilamowi Smithowi, McCarthy. Również w tym pojedynku z Michałem Cieślakiem pokazał, że sporo potrafi, pokazał, że jest sprytnym pięściarzem, bitnym, że dużo widzi, że bardzo musiał się napracować Michał Cieślak i też nagłówkować, żeby rozpracować McCarthy'ego, bo bardzo szybko zaczął ten boks Michała Cieślaka czytać McCarthy, wiedział, że po tych lewych prostych będą szły prawe. Sporo nowych rzeczy pokazał Michał Cieślak, sporo urozmaicenia w swoim boksie. To zaowocowało w końcu tym, że McCarthy'ego zastopował, chociaż na początku wydawało się, że z tym śliskim przeciwnikiem, dobrze czującym dystans, dobrze czytającym też boks Michała Cieślaka, będzie być może problem, ale Michał Cieślak cierpliwie, na chłodno, bardzo ładnie rozpracował McCarthy'ego, chociaż te pierwsze trzy rundy. Te pierwsze trzy rundy poszedł bardzo ostro, z mocnymi ciosami i nie dziwię mu się, bo gdyby McCarthy popełnił jakiś błąd, to byłoby bardzo efektowne zwycięstwo przed czasem, ale tak, już od czwartej rundy Michał zaczął zmieniać swój boks. Bardzo ładnie boksuje z obu pozycji. To zawsze jest problem dla przeciwnika, dlatego że ułatwia to ten shifting, czyli zmiana pozycji z ortodoksyjnym na mańkuta i ułatwia skracanie ringu. I jest kłopotliwa do przeciwnika. I nie tylko Michał Cieślak zmienia te pozycje, ale też, co jest bardzo fajne, zmienia też gardy. Czyli boksuje z za wysokiej gardy, potrafi skontrować bloku z tej wysokiej gardy. Tak on skontrował właśnie Ilungę Makabu w tym pamiętnym pojedynku w Kongo. Ale też potrafi opuścić tą lewą rękę, boksować z zapuszczonej lewej ręki, wtedy używać tej tak zwanej aktywnej, otwartej gardy. To jest kolejne utrudnienie, zmylenie dla przeciwnika, że nie wiadomo, jak on będzie boksował. Czyli różne gardy, różne pozycje, różne dystanse przeplatał w tym pojedynku Michał Cieślak. Jeszcze coś, czego mi brakuje, to żeby czasem spróbował stopniować. Oczywiście Michał Cieślak lubi używać cały czas tych swoich mocnych ciosów, ale gdyby uderzył ten lewy, prawy przez środek gardy, lewy, prawy naokoło, a później tylko taki lewy, prawy bardzo lekki dla zmylenia gardy i pociągnął wtedy na przykład tym lewym sierpem na dół. Jeszcze tylko brakuje mi trochę stopniowania siły ciosu, bo ten boks był naprawdę fajny i wszechstronny w wykonaniu Michała Cieślaka. Są narzekania, że on jest sztywny, no ale przecież tego kręgosłupa nikt mu nie rozwałkuje. Nie będzie już na pewno gibki, nie będzie elastyczny, nie będzie się w tym ringu gibał,
O tym możemy zapomnieć, ale te wszystkie fajne elementy, które się pojawiły w boksie Michała, sprawiają, że to jest najciekawszy, najbardziej dojrzały boks, jak ja do tej pory u niego widziałem. Gdyby zawalczył z tym Geworem, trzymamy kciuki. Jeszcze jeśli byłaby to walka w Polsce o ten pas WBC, to naprawdę szanse Michała oceniam 60 do 40, chociaż nie można Gewora lekceważyć. Ma świetnego trenera ciągle z Pedro Diazem od tamtej pamiętnej świetnej walki z Brewisem, którą niezasłużenie przegrał Gevor. Pojedynek z Diablo Włodarczykiem też ten wynik był kontrowersyjny, natomiast naprawdę świetnie zaboksował wtedy z Brewisem Gevor. Tutaj ludzie Ilungi Makabu być może myśleli, że ten Gevor bez ciosu, że tu będzie szansa go wypunktować nawet w jakichś kontrowersyjnych, dziwnych okolicznościach. Nic z tego, precyzyjny, dokładny Gevor, a Ilunga Makabu po prostu już do niczego się nie nadaje. Także już mówiłem wcześniej, nie przeceniałbym tego zwycięstwa Badu Jacka, bo bardzo szybko po równi pochyłej zjeżdżał Ilunga Makabu, a to co już pokazał, czy czego nie pokazał z Geworem, to już był po prostu dramat. Tu pierwsze ciosy już był zamroczony Ilunga Makabu, z tego pięściarza już pewnie praktycznie nie zostało nic. Natomiast Michał Cieślak, lepiej byłoby, gdyby to było z Geworem, no bo ten pojedynek z Gilberto Ramirezem będzie, gdyby do tego musiało dojść, będzie ten Meksykanin faworyzowany i to mocno na swoim terenie, czy też w Stanach Zjednoczonych. Bo jeśli on by walczył z tym Geworem, to myślę, że Ramirez mógłby sobie poradzić, zwłaszcza na swoim gruncie, więc trzymamy kciuki, żeby jednak Michał Cieślak od razu dostał tę szansę walki z Geworem i Kelianem. Pas Mistrza Europy właśnie zobowiązuje do tego, żeby w WBC być bardzo, bardzo wysoko. Być może od razu Michał tę szansę dostanie. To byłaby fantastyczna wiadomość, fantastyczna sprawa, ale i jak mówiłem, pojedynek z Ramirezem też jest do wygrania. Oczywiście tam musiałaby być odpowiednia taktyka. Już widzieliśmy w pojedynku z Joe Smithem, pojedynku Ramireza, że jeden cios nie wystarczy, że potrafi przyjąć nawet wadze cruiser Gilberto Ramirez. Tam trzeba narzucić mocną presję, do bardzo aktywnej walki zmusić Gilberto Ramireza. Myślę, że Michała Cieślaka byłoby na to stać, ale tak jak mówię, lepiej by było zawalczyć z tym Mikelianem Welgeworem, nowym mistrzem WBC, a Badu Jack, zobaczymy, być może zmierzy się z Łukaszem Różańskim jeszcze w wyższej wadze. To, co dzieje się z Ilungą Makabu, świadczy, że nie jest nikim wyjątkowym Badu Jack. Ja zresztą o tym mówiłem, ale nie można go lekceważyć. Pięściarz doświadczony, pięściarz bardzo solidny, bardzo dobrze poukładany technicznie, stąd się wzięło te jego kilka pasów w kilku kategoriach wagowych, choć ta kariera to jest na pewno tak zwana kariera overachievera, czyli pięściarza, który osiągnął znacznie więcej niż do tego był predysponowany. I na koniec na szybko rzucę dziesiąteczkę wagi cruiser, jaką sobie na gorąco stworzyłem. Na miejscu 10 będzie u mnie ten Gilberto Ramirez. Jeszcze nie przeceniałbym tego zwycięstwa z Joe Smithem, chociaż będzie graczem w wadze cruiser. Ma do tego umiejętności, ma do tego doświadczenie i ten rozmiar, nawet jak na wagę cruiser, jest całkiem niezły. Gilberto Ramireza zauważył, że już w wadze półciężkiej z Biwołem, z Beterbijewem pewnie nie ma tam czego szukać. Próbuje swojego szczęścia w cruiser. Ja na razie go mam na miejscu 10. Chociaż Boxrec czy tam inne rankingi mają go znacznie, znacznie wyżej. Na miejscu 9 Mateusz Masternak, kierując się takimi żelaznymi zasadami rocznej nieobecności, to jego w rankingu już nie powinno być, ale wiemy, że ma walkę ustaloną już na grudzień, także na miejscu 9 u mnie Mateusz Masternak, na miejscu 8 Michał Cieślak. Dlatego właśnie, że ta walka z McCarthy, myślę, że to jest lepszy niż przeciwnik Masternaka Waitley. Master już dawno nie zmierzył się z nikim bardzo, bardzo mocnym, także z tego powodu przesunąłem go na 9, a na 8 Cieślak, na miejscu 7 Doc Tikus, który też ledwie, ledwie się mieści ze względu na tą zasadę roku niewalczenia. Walczył niespełna rok temu. Tak naprawdę możliwości Dortikosa w tej chwili trudno ocenić, jakie one są.
pewnie nie jest już tym samym pięściarzem co kilka lat temu, no ale z racji tego, że miał dobre zwycięstwa na swoim koncie, chociażby nad Masterem, że był w finale WBSS, no to mam tego Dorticosa na miejscu siódmym, na miejscu szóstym Richard Jarzak, pogromca mistrza, czyli Chrisa Bilama Smitha, pięściarz, który czeka na swoją szansę. Tutaj trzeba po raz kolejny pogratulować Andrzejowi Wasilewskiemu, że dostanie tą szansę Masternek, dlatego że tam w kolejce czeka zarówno Lawrence Okoli, jak i właśnie Ryakpo, którzy mają obiecane te walki o pas WBO z Chrisem Bilamem Smithem. I oczywiście, jeśli Masternek wygra, w co głęboko wierzymy, no to otworzą się znakomite szanse na płatne pojedynki na wyspach właśnie z tymi pięściarzami, z Okolim, z Ryakporem, którzy będą następni w kolejce do tego pasa WBO. I właśnie na miejscu piątym mam Lawrence'a Okoli, byłego mistrza, który stracił swój tytuł na rzecz Bilama Smitha. Na miejscu czwartym mam Gevora Mikeliana, na miejscu trzecim mam Gulamiriana, na miejscu drugim Chris Bilam Smith i na miejscu pierwszym pięściarz chyba zjawiskowy, jeszcze to pewnie nieraz będzie miał okazję potwierdzić, J.O. Petaja, który w swoim powrocie udowodnił, że chyba niewiele stracił po kontuzji. Jeśli cokolwiek stracił, najlepszą rekomendacją o Petai jest to, że to jest gość jako pierwszy zaproszony na sparingi Tysona Fury'ego przed tymi walkami z Aleksandrem Usykiem. Właściwie jedyny pięściarz, jakiego możemy sobie wyobrazić, który w jakiś sposób będzie potrafił Aleksandra Usyka imitować. Także dzisiaj to będzie tyle w moim vlogu. Dzięki, cześć, do zobaczenia następnym razem.